Odcinki dokumentalne, które ostatnimi czasy zaczęły się częściej pojawiać na kanale, bardzo przypadły wam do gustu. Stąd też zapraszam was na kolejny taki materiał. Dziś odwiedzimy klub najstarszego zarejestrowanego piłkarza w polskich rozgrywkach. Kolejnym klubem, który odwiedziłem, jest występujący w lidze okręgowej Hutnik Huta Czechy. Zespół ten posiada w kadrze najstarszego czynnego piłkarza w Polsce, pana Bogdana Głąbickiego, 71-letniego napastnika. Tak szczerze, to zaczynałem grać już w piłkę w klubie to w latach 60., początki lat 60. To Czarni Śród Borów, później Burza Pilawa, Izefowia, te kluby, no i później tutaj ożeniłem się i przyszedłem do tego klubu. To były lata 70. Pan Bogdan urodził się w roku powstania Wisły Płock. Jest starszy od takich drużyn jak Pogoń Szczecin czy GKS Katowice. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w momencie, gdy mecze były rozgrywane skórzanymi piłkami. Który z popularnych wówczas graczy był jego idolem? No to był, jeżeli chodzi o zagranicznych, no to wiadomo Pele. Brazylijczyk, tak? To była gwiazda naprawdę formatu takiego światowego. Pan Bogdan nie może i przede wszystkim nie chce liczyć na taryfę ulgową. Sumiennie trenuje wraz z całą resztą zespołu. Te treningi dla niego są tak jakby rytuałem, że ten trening to dla niego jest taka codzienność, że mimo wszystko, że coś mu tam przeszkadza, ale zawsze na ten trening stara się być, tak? No bo niektórym się, no a mi się nie, bo mi się nie chce, tak? Ja mu się zawsze chcę. 3 razy w tygodniu jestem na treningu, no też ciężko jest, bo to wiadomo, są młodzi chłopcy, te treningi są dosyć ciężkie, no ale jakoś tak pomaleńku sobie daję radę, chociaż zawsze jestem ostatni, to mnie denerwuje, no ale nie dam rady, żebym starał się ich, prawda, naśladować, czy tam pokazywać to, co oni robią, no jak mówię, no, zawsze ten organizm jest wolniejszy, ale robię to z uśmiechem i z miłą chęcią przychodzę. Kilka miesięcy temu pan Bogdan dokonał czegoś niemożliwego. Strzelił bramkę w meczu ligowym, stając się najstarszym piłkarzem, który tego dokonał w całej historii polskiego futbolu. No, wtedy był naprawdę, nie spodziewałem się w ogóle, że kiedykolwiek strzelę, mając lat 71, tak? No byłem bardzo, bardzo zadowolony. Niosło mnie bardzo wysoko. Także, no to mogę powiedzieć, no. Byłem bardzo zadowolony. Strzelona przez pana Bogdana bramka sprawiła, że znacznie wzrosła jego popularność. W tej bramce strzelonej był u nas portal Łączy Nas Piłka, zrobił taki duży reportaż, nie wiem dlaczego jeszcze się nie ukazał, nie wiem, to już nie do mnie pytanie. No, były Gazeta Wyborcza i tam jeszcze jakieś różne lokalne media. Ale rozgłos jest i wszyscy mnie rozpoznają, także miłe to jest, tak? Pan Bogdan zapisał się na kartach historii polskiego futbolu. Został legendą swojego klubu. Nie czuje się jednak w pełni usatysfakcjonowany. Powiem tak, że na pewno mógłbym osiągnąć więcej, ale tryb życia troszeczkę był inny. I dlatego tak się zostało, jak najwyższe rozgrywki 4. liga. A uważam, że na pewno stać mnie było na to, żeby zagrać gdzieś wyżej. Tylko jak mówię, no, prowadzenie się troszeczkę przeszkadzało. Zespół pana Bogdana ostatnio nabrał wiatru w żagle. Wszystkie drużyny, które przyjeżdżają na ten stadion, wiedzą, że czeka ich ciężka przeprawa. W bieżącym sezonie Hutnik wygrał wszystkie 4 spotkania. Również pod kątem organizacyjnym, dzięki oddanemu panu prezesowi, klub notuje znaczący progres. W
każdym rokiem wygląda coraz lepiej, naprawdę. Porównując to na przykład z tą taką ekstraklasą, to tu widać, że oni chcą grać. Ja przepraszam, nikogo nie chciałem urazić, ale naprawdę nawet pan Bogdan, który jest najstarszym zawodnikiem, chyba w Polsce, tak? No, on chce grać. Oni za to nie biorą żadnych pieniędzy, ale proszę popatrzeć, jakie wyniki i jakie zaangażowanie. Futbol towarzyszy panu Bogdanowi przez całe życie, stąd też nie jest w stanie sobie wyobrazić rozłąki z tym sportem. Tutaj z tym skończeniem to takie mam problemy, bo no nie wiem. Organizm wiadomo, że już jest coraz słabszy, no ciężko mi się jakoś wyobrazić, że nagle gdzieś tam skończę i na pewno przyjdzie ten czas. To co robię, to raczej to się kocha, tak? I to przyciąga. Ja nie wiem teraz, bez tej piłki, ja wiem, jakby człowiek żył, nie wiem.